Mam na imię Małgorzata Kacprzycka, PC1767. Jestem oficerem policji od troszkę ponad pół roku. Mieszkam w Anglii od ponad 10 lat. Zostałam oficerem policji z jednego głównego powodu. Zawsze chciałam pomagać innym. Zostanie oficerem policji zawsze było gdzieś z tyłu mojej głowy. Zawsze była to jakaś opcja. Ale jak wszyscy wiemy, policja w Polsce jest zupełnie inna do policji, w porównaniu do policji w Wielkiej Brytanii. Dlatego postanowiłam zaaplikować i na szczęście udało mi się dostać tę pracę. I po prostu teraz nie wyobrażam sobie robić niczego innego niż bycie oficerem policji. Hidden Communities to jest program realizowany przez policję w Nottingham. Postanowiliśmy ruszyć z tym projektem z jednego głównego powodu, ponieważ zauważyliśmy, że osoby mniejszości narodowe z Polski czy z innych krajów nie kontaktują się z policją tak często, jak może powinni. Może to być ze względu na to, jaki mamy wizerunek policji w domu, może to być ze względu na bariery językowe. Dlatego stwierdziliśmy, że takie krótkie filmiki będą bardzo pomocne i uświadomią Państwu, że są oficerowie, którzy mówią po polsku. Mamy również systemy tłumaczeniowe, które są dostępne 24 godziny na dobę. Jeżeli chcą Państwo porozmawiać z policją albo skontaktować się z policją, jest na to bardzo wiele różnych sposobów. Jeżeli widzą nas Państwo gdzieś na ulicy, proszę się nie bać, proszę do nas podejść. My naprawdę jesteśmy otwarci na ludzi, bardzo chcemy z Wami porozmawiać. Nawet jeżeli to nie będzie oficer mówiący po polsku, to na pewno będzie w stanie skontaktować się z oficerem mówiącym po polsku lub z systemem tłumaczeniowym. Mogą Państwo również zadzwonić, jeżeli jest to sprawa życia i śmierci, co się dzieje w tym momencie. Mogą Państwo zadzwonić na numer 999. Lub jeśli nie jest to coś, co wymaga natychmiastowej akcji policji, mogą Państwo wybrać numer 101. Jeżeli woleliby Państwo skontaktować się z policją, ale tak bardziej anonimowo, jest również serwis, który się nazywa Crime Stoppers i numer do Crime Stoppers jest 0800 555 111. Następnym sposobem skontaktowania się z policją są popularne social media. Mamy stronę na Facebooku, mamy własną stronę internetową. Można do nas napisać maila lub przez stronę internetową mogą Państwo wysłać nam wiadomość lub wiadomość na Facebooku. Także jest naprawdę wiele sposobów skontaktowania się z nami i naprawdę proszę się nie bać.